Przy okazji zawodów we Francji trener Ryszard Wolny miał okazję spotkać swojego olimpijskiego rywala z Atlanty. Jakie wrażenia? Znaczy, jakie wrażenia? To nie było nasze spotkanie pierwsze po tylu latach, po ostatnim finale w Atlancie. Widujemy się często na różnych właśnie turniejach. Faktem, że Jalus już tak nie działa prężnie w zapasach, tylko w lekkiej atletyce, dlatego że został tam dyrektorem biura i tam bardziej działa na tym polu. Będzie na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Sopocie w Polsce. Dzwonimy się, mamy się dzwonić. Może będzie taka okazja, że spotkamy się właśnie w Sopocie. 2014 rok to jest 18, można powiedzieć, złotego medalu. Jak pan pamięta tą walkę? Znaczy, jak pamiętam, niedawno miałem okazję ją oglądać przy okazji jakiejś konferencji. I ja pamiętam tak, że ja nie często wracam do swoich walk, bo za bardzo nie lubię tego oglądać. Ale tą walkę oglądałem dlatego, że chciałem tego rewanżu za Mistrzostwa Europy, które były rok wcześniej przed Igrzyskami. I tam Jalus wygrał finale Mistrzostw Europy, a w finale właśnie Igrzysk Olimpijskich ja i tą walkę wygrałem, można powiedzieć, do jednej bramki, bo 7-0. Także tutaj Jalus mi w żaden sposób nie zagroził. I to jest takie fajne, że w tych Igrzyskach praktycznie z każdym zawodnikiem, z którym miałem okazję się spotkać, wygrałem wysoko na punkty, w samych Igrzyskach straciłem tylko jeden punkt. A Jalus jest moim kolegą, walczyliśmy parę razy, kilkakrotnie, czy na turniejach, czy na mistrzostwach, czy imprezach mistrzowskich, ale później walczyliśmy w jednym klubie, także w Allen, KSV Allen w Niemczech i tak żeśmy się, powiedzmy, jakaś ta więź zbliżyła mnie do niego, jego do mnie, także że jesteśmy koledzy, kiedy się widujemy, to pytamy jak nasze rodziny, bo nasze rodziny też miały okazję się poznać. No i tak to jest. Tak. Myślę, że taka więź tych sportowców, tych rywali, kiedy byliśmy na macie, ona później się przekładała właśnie taką przyjaźń. Skoro już mówię o tej 18 złotego medalu, kiedy kogoś z Raciborza możemy się spodziewać na podium Igrzysk Olimpijskich? No pewnie, że każdy trener i ja, będąc trenerem kadry, ale tutaj się wychowałem, tutaj byłem trenerem, też marzę o tym, żeby najpierw nasi zawodnicy pojechali na Igrzyska, jak już zdobędą tą kwalifikację, bo jest bardzo trudno zdobyć tą licencję, aby pojechać na Igrzyska. Jak już ją będą mieli w kieszeni, to wtedy będziemy myśleli o medal. Mamy tutaj szansę, bo mamy młodych zawodników, tak jak Ersetik, tak jak Wankę, tak jak Wolny, czy Gucik, który powolutku też dochodzi do tej grupy. Mamy za rok kwalifikacje. Ci zawodnicy teraz walczą, rywalizują o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Te Mistrzostwa Europy są już w kwietniu, początek kwietnia. Największe szanse ma tutaj Mateusz Wolny i Grzesiek Wankę. Także zobaczymy. Grzesiek potwierdził to, bo wygrał i Puchar Polski i teraz był najlepszy na turnieju w tej kategorii z Polaków. Zajął drugie miejsce. Mateusz na Pucharze Polski był drugi. Tutaj na turnieju we Francji był drugi. Wygrał z wszystkimi Polakami. Wygrał w swojej grupie z Austriakiem niezłym. I w walce finałowej przegrał z zawodnikiem z Gruzji, piątym zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich 2-0. Także ci zawodnicy są blisko. Potwierdzam, jeszcze jeden start mamy na Węgrzech. Potwierdzą. Będą lepsi od swoich rywali, to będą pojadą na Mistrzostwa Europy. Czyli pozostaje liczyć, że obędzie się bez kontuzji, bo to jest największe zło. No dokładnie. No tutaj nikt z nas nie może przewidzieć, czy ta kontuzja się gdzieś zawodnikowi się przytrafi, czy nie. Bo tych kontuzji nie było, bo ja mówię, akurat w przypadku Mateusza to jest taki zawodnik, gdzie jest po dwóch operacjach, gdzie te kontuzje go naprawdę nękały. Odpukał się malowane drzewo, jak to się mówi, żeby dojść tego już wystarczy i żeby te kontuzje już omijały.